Kontynuujemy temat pierwszej zasady termodynamiki i energii wewnętrznej. I tutaj, tak jak sobie powiedzieliśmy, energia wewnętrzna takiego układu termodynamicznego to jest. Cała energia układu, wszystkie energie kinetyczne, energie potencjalne, suma wszystkich energii, jakie można związać z naszym układem, ale w przypadku takiego jednoatomowego gazu doskonałego, energia wewnętrzna jest równa po prostu sumie wszystkich energii kinetycznych. I co jest jeszcze ważne na temat energii wewnętrznej? Otóż jest to tak zwana funkcja stanu, czyli znamy makrostan. Makrostan układu jest znany i z niego Możemy wyznaczyć energię wewnętrzną. Oczywiście, tym bardziej moglibyśmy ją wyznaczyć, znając mikrostan, ale mikrostanu nigdy tak naprawdę nie znamy, bo gdybyśmy znali mikrostan, gdybyśmy znali wszystkie położenia i prędkości, w szczególności prędkości, bo zazwyczaj wiemy, co to jest za gaz. A więc znamy jego masę, masę pojedynczego atomu, więc możemy stwierdzić, jaka jest masa. I gdybyśmy znali mikrostan, to oczywiście byśmy mogli sobie to wszystko policzyć. Ale nigdy nie znamy mikrostanu, bo jest to nierealne. Dlatego na szczęście dla nas energia wewnętrzna jest funkcją makrostanu. Znając makrostan również możemy. Poznać energię wewnętrzną. I mówiliśmy sobie o zasadzie zachowania energii i o takim szczególnym, wyspecjalizowanym w przypadku zasady zachowania energii, jakim jest pierwsza zasada termodynamiki, która mówi nam, że zmiana energii wewnętrznej jest równa sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem, lub też w drugim sformułowaniu. Równoważnym, że jest to ciepło dostarczone do układu minus praca wykonana przez układ. Tak, i tutaj jeszcze jedna ważna uwaga. Ja tutaj mówiłam, możemy w jakiś sposób dostarczamy do układu energię, dostarczamy ciepło i wykonujemy pracę. Jeszcze warto pamiętać o tym, że tutaj trzymamy się takiego założenia, że wszystkie, wszystkie procesy, wszelkie jakieś podgrzewanie, sprężanie, rozprężanie wszystko co z tymi naszymi układami, z naszymi gazami robimy, robimy na sposób. Na drodze procesów fazistatycznych. Mam nadzieję, że jest to pojęcie ci znane. Jeśli nie, to jest na ten temat film. Nie będę teraz o tym mówić, ale jeśli nie wiesz albo nie pamiętasz, to bardzo Cię zachęcam do przypomnienia sobie, do obejrzenia, do obejrzenia filmu na ten temat i będziemy się trzymać wszystkie tego założenia, że wszystkie procesy są właśnie takie, czyli wykonujemy. Maleńką zmianę, troszeczkę spychamy ten tłok, czekamy aż tutaj się ustali nowy makrostan. Znowu spychamy tłok, czekamy aż się ustali makrostan i tak dalej. I teraz jeszcze taka uwaga na temat tego sformułowania pierwszej zasady termodynamiki. Mianowicie można zobaczyć również takie sformułowanie, że zmiana energii wewnętrznej to jest tutaj z tym symbolem delty. Nawet nie wiem, jak to mówić ale w każdym razie nie piszemy w ten sposób, tylko przed każdą z tych wielkości piszemy taką, taką deltę właśnie. I taki zapis z takim symbolem delty tutaj przy cieple i przy pracy również można spotkać, myślę, w różnych czy podręcznikach, czy niektórzy nauczyciele mogą tak pisać. Ja takiego zapisu się będę wystrzegać. Nie jest on jakiś, nie wiem, fundamentalnie zły, ale po prostu chodzi o to, że taki zapis sugeruje, ta delta sugeruje, że... Że zarówno to ciepło, oznaczone symbolem Q, jak i praca, że to są funkcje stanu i że jakiś, że ta delta to jest jakaś wartość tej funkcji stanu po zmianie minus ta wartość przed zmianą, tak? a czegoś takiego, coś takiego jest już fundamentalnie złe. Tak, tak nie jest. Ani ciepło, ani praca nie jest funkcją stanu. Kiedy mamy układ termodynamiczny o jakiejś energii wewnętrznej, to nie możemy stwierdzić, jaka część tej energii wewnętrznej pochodzi od ciepła, a jaka pochodzi od pracy. Są to tylko sposoby przekazu energii. Można sobie wyobrazić taką analogię, chociaż nie jest ona pełna, że na przykład zmiana naszego stanu, stanu konta banku, niech ten stan konta, niech to będzie taka analogia energii wewnętrznej, jest równa kwotom przekazanym nam lub przez nas. Przez przelewy internetowe i przez przelewy tradycyjne. Takie wykonane przy okienku w banku. To jest zmiana w okresie od, nie wiem, w ciągu jednego tygodnia, tak? Od poniedziałku do niedzieli. To jest suma przekazanych w tym czasie nam lub przez nas kwot w przelewach internetowych i w przelewach tradycyjnych. O i to są po prostu różne formy. Przekazu pieniędzy. Tak? Natomiast, no, niby przez historię historii konta naszego bankowego, można by wyśledzić, ile w sumie pieniędzy pochodzi z przelewów internetowych, a ile tradycyjnych, więc analogia nie jest pełna. W przypadku, w przypadku układu termodynamicznego takiego rozdzielenia, takiego wyśledzenia absolutnie się nie da zrobić. Natomiast mam nadzieję, że jest to dosyć obrazowe wyjaśnienie, o co chodzi z tym ciepłym i pracą, że są to jedynie sposoby przekazywania energii. Nie ma sensu mówić o zmianie takiej, że ileś ciepła było na początku, a potem ileś było na końcu i mamy jakby delta Q równe tej, 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 tej różnicy. Oczywiście ten zapis nie jest fundamentalnie zły, ale sugeruje właśnie coś takiego, jakoby energia przekazana w postaci ciepła i w postaci pracy były jakby funkcjami stanu, a nie są. Także to taka uwaga jest na temat tej notacji, tego zapisu. A teraz przejdźmy już do przykładów, które nam pozwolą jakoś zrozumieć, o co chodzi tutaj z tymi znakami. Więc zróbmy sobie pierwszy przykład. Powiedzmy, że mamy balon wypełniony gazem, i ten balon nam się rozprężył się troszeczkę, wykonując pracę. Tak, jest to praca wykonana przez układ. Wykonał pracę równą 10 J, tak? I wiemy, że energia wewnętrzna całości układu się przy tym nie zmieniła. Tak? To zastanówmy się, ile, zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, ile ciepła musiało być dostarczone do balonu, albo ile ciepła balon oddał, bo nie jest jeszcze oczywiste. Otóż tak, balon wykonał pracę równą 10 J, a jego energia wewnętrzna się nie zmieniła, tak, czyli to jest ta energia 10 J, którą w formie pracy balon stracił. Wobec tego, żeby energia wewnętrzna się nie zmieniła, to musiał dostać w formie ciepła, mieć dostarczone również 10 J. Zobaczmy, jak to wygląda na wzorze, tak, zmiana energii wewnętrznej. To się równa, powiedzmy, w tym pierwszym przypadku ciepło Plus praca wykonana nad układem, tak? I tutaj po tej stronie mamy 0, tutaj mamy znak plus, natomiast nad układem, ponieważ układ wykonał 10 juli pracy, no to tak jakby nad układem zostało wykonane minus 10 juli pracy. Jakby to powiedzieć, to nasz układ wykonał na rzecz kogoś z zewnątrz, więc nad układem wykonano minus 10 juli pracy. Jakby staram się to tak powiedzieć, żeby to było zrozumiałe. Tak, a stąd wynika, że ciepło, które musiało zostać dostarczone, to jest tutaj minus w przeniesieniu na lewą stronę nam się na plus i mamy, że zostało dostarczone 10 dżuli ciepła, a teraz ten, ta druga forma naszego wzoru. Tak, czyli mamy to w tej postaci, że energia wewnętrzna to jest dostarczone ciepło minus praca wykonana przez przez układ. I teraz tak, po tej stronie mieliśmy energia zmiana energii wewnętrznej wynosi 0, energia wewnętrzna się nie zmieniła. Tutaj mamy znak minus. Natomiast nasz układ, nasz balon wykonał dodatnią pracę równą 10 J. Tak, a tutaj zostaje to ciepło. I w ostateczności mamy dokładnie to samo wyrażenie. Jak przeniesiemy na drugą stronę, to dostajemy, że dostarczono 10 J w formie ciepła. Czyli tutaj widzimy, że Musimy się po prostu, najlepiej jest po prostu się zastanowić, kto wykonuje pracę. Czy to układ wykonuje pracę, czy to nad układem wykonują pracę, i wtedy wziąć właściwy wzór. Bo jak weźmiemy nie ten wzór, co trzeba, weźmiemy inny wzór niż trzeba, to musimy naszą pracę wstawić po prostu ze znakiem minus. I to już nie jest takie intuicyjne, prawda? Że do tego wzoru, gdzie mamy pracę wykonywaną nad układem, wstawiamy pracę wykonaną przez układ, ale ze znakiem minus. To nie jest oczywiste. To jest już wymaga takiej trochę ekwilibrystyki i pojęciowej i, 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 i logicznej. Natomiast jeśli bierzemy właściwy wzór to mamy już tutaj przede wszystkim dobry znak i wstawiamy po prostu dodatnią pracę o ile wiemy o ile dobrze wybierzemy przez kogo ta praca jest wykonywana dobrze a teraz zróbmy drugi przykład tak i powiedzmy niech to będzie niech to będzie na przykład taki o Cylinder z gazem, czy to akurat nie jest aż takie istotne, i teraz wiemy, że ten układ po pierwsze oddał, oddał 5 dżuli ciepła, a oprócz tego nad nim ktoś z zewnątrz wykonał pracę, tak, skompresował, wykonał pracę nad układem równą jednemu dżulowi. I co teraz z zasady pierwszej zasady termodynamiki, jaka będzie zmiana energii wewnętrznej? Więc tak, w tym pierwszym sformułowaniu mamy tak, ciepło dostarczone plus. Praca nad układem, czyli tak, zmiana energii wewnętrznej to jest. Ciepło dostarczone układowi to jest minus 5 J, bo układ oddał 5 J, a praca wykonana nad układem to jest 1 dżul, czyli ostatecznie energia wewnętrzna zmalała o 4 Joule, jest minus 4 J to jest zmiana energii wewnętrznej, to w tym pierwszym sformułowaniu. A w tym drugim, gdzie mamy znowu ciepło dostarczone minus praca wykonana przez układ, to tak, tutaj będzie minus 5 J ciepła dostarczonego minus, znowu tutaj jest to, wzięliśmy tak jakby nie ten wzór, co trzeba, czyli trzeba stosować ekwilibrystykę i wstawiać, naszą pracę wykonaną nad układem, praca wykonana nad układem równa jednemu dżulowi, to jest tak jakby minus jeden dżul wykonany przez układ, tak? Układ uzyskał tą pracę, więc tak jakby wykonał ujemną pracę, o, tak? No i znowu to się zgadza, tutaj jest minus, są minus cztery dżule. Także widzimy, że obydwa wzory, jeśli się nie pomylimy, to obydwa wzory dają nam zawsze to samo, ten sam rezultat, tylko jak widać tutaj najlepiej jest... Panować nad tym, kto wykonuje pracę. Jeśli się pracy wykonuje nad układem, to układ zyskuje energię, więc zawsze tutaj ta energia, przekazana w postaci pracy będzie wchodzić z plusem do zmiany energii wewnętrznej. Natomiast jeśli to układ wykonuje pracę, to wstawiamy z minusem. Tutaj zawsze, więc zawsze lepiej jest zastanowić się, kto wykonuje pracę i po prostu od razu wziąć dobry wzór i do tego wzoru wstawić pracę dodatnią, a tutaj mieć już właściwy znak. Mam nadzieję, że to Ci rozjaśniło tę różnicę między jednym a drugim wzorem. Bardzo Cię zachęcam nie do zapamiętywania tego, tylko po prostu zawsze trzeba się, zawsze najlepiej się zastanowić, kto wykonuje pracę i wtedy wziąć dobry wzór. Jeśli ktoś wykonuje z zewnątrz pracę nad układem, to po prostu bierzemy tutaj plus i wstawiamy tę pracę, a jeśli to układ wykonuje pracę, to mamy tutaj minus i też po prostu tutaj wartość tej pracy wpisujemy do tego wzoru. Mam nadzieję, że Ci to rozjaśniło nasz Galimatias, który, którego wzoru należy użyć. W następnych filmikach mówimy dalej o energii wewnętrznej. Do usłyszenia.